Za co lubimy Internet? Między innymi za to, że możemy w nim znaleźć mnóstwo mega treści, muzyki, filmów, czy seriali, często za darmo. I często z nieoficjalnych, powiedzmy delikatnie, źródeł. Czy każdą piosenkę, której słuchamy w sieci, mielibyśmy ochotę kupić, gdyby nie było darmowych źródeł? Czy poszlibyśmy do kina na każdy film? Z pewnością nie. Z drugiej strony Artyści chcieliby żyć z tego, co tworzą, jednak badania pokazują, że istniejące modele biznesowe w kulturze są niewydolne. Okazuje się jednak, że istnieje rozwiązanie, które częściowo mogłoby pogodzić te wydawałoby się sprzeczne interesy. Chcecie się dowiedzieć, jak to możliwe? Zapraszam do oglądania dalej. Już od ponad 20 lat internet dostarcza nam, użytkownikom, petabajtów różnych treści. Dzięki nim nie tylko poszerzamy swoją wiedzę, ale również się bawimy. Produktów kultury w sieci jest mnóstwo, począwszy od muzyki, przez książki i transmisje spektakli teatralnych, po filmy i seriale. Przyzwyczailiśmy się, że do dużej części tych produkcji mamy dostęp za darmo, chociaż nie wszystkie są faktycznie legalnie rozpowszechniane. Wielu internautów zna przecież ścieżki dostępu do treści, za które nie muszą płacić. Okazuje się, że blockchain, czyli technologia kojarzona przede wszystkim z bitcoinem i innymi kryptowalutami, może pomóc twórcom odzyskać do pewnego stopnia kontrolę nad treściami, które tworzą. Jeśli chcecie się dowiedzieć czegoś więcej o blockchainie i o tym, jak działa, Odsyłam do linku tutaj. Ale do rzeczy. Jak blockchain może pomóc twórcom? Otóż technika blockchainu pozwala artyście czy innej osobie, która zajmuje się rozpowszechnianiem kulturalnych treści w sieci, dołączać do każdego pliku z treścią specjalny algorytm, tzw. Tak kryptograficzną identyfikację. Co z tego wynika? Po pierwsze, potwierdza ona autentyczność pliku i jego autora, a także czas utworzenia i informacje o każdej modyfikacji. Oznacza to, że autor może otrzymać informację zwrotną na temat tego, co się dzieje z plikiem, jaki umieścił w sieci. Jeśli plik został użyty do celów komercyjnych, a autor nie wyraził na to zgody, wiadomo, kto takiego nadużycia dokonał, kiedy i gdzie. Taka informacja może się odnosić zarówno do całego pliku, jak i jego części np. jakiegoś wybranego kawałka muzyki. Po drugie, dzięki przypisaniu do takiego pliku tzw. Tak smart kontraktu, link do filmiku o smart kontraktach tutaj, czyli znowu specjalnego algorytmu, który uruchamia się w odpowiednich warunkach, autor może zarządzać prawami do swojego dzieła. Przykładowo niektóre pliki mogą być używane wyłącznie w celach niekomercyjnych, np. przez zwykłych użytkowników do ich prywatnych potrzeb. Z kolei inne mogą generować przychody za ich komercyjne użycie, a należność może być realizowana w postaci mikropłatności. Jeśli więc przykładowo twórca gier wideo chce użyć do swojej gry muzyki, smart contract zobowiąże go do dokonania płatności za takie użycie i może to być zrealizowane automatycznie. Po trzecie wreszcie, artysta może oferować swoim fanom tak zwane tokeny, za które będą oni mogli na przykład kupić bilet na koncert, specjalne wydanie płyty czy gadżety związane z artystą. Zaś takie tokeny będą oferowane za jakieś konkretne działania na rzecz artysty. Na przykład komentowanie utworów, ich polecanie, udział w konkursach i tym podobne działania. Powyższe przykłady oczywiście nie wyczerpują tematu związku blockchainu z kulturą. Ale warto pamiętać, że blockchain to nie tylko kryptowaluty. Dowodem na to jest zainteresowanie takich firm jak e-music. Warner Music czy Spotify, tą wciąż jeszcze nową technologią. Czy wreszcie artysta będzie mógł usłyszeć niemal przysłowiowe już, będzie Pan zadowolony?